Witam wszystkich na briefingu po sparingu ostatnim przed rozpoczęciem ligi. Jest z nami trener Wojciech Łobodziński. Witam trenerze. Witam. Bardzo prosimy może na początku o kilka słów podsumowujących samo spotkanie, a potem na pewno będą pytania od dziennikarzy. Czy samo spotkanie? Wydaje mi się, że pierwsza połowa to ta jedna sytuacja i stracona bramka dość niefortunnie. Ale ogólnie widać było, że ciężko nam się grało ze względu na wczorajszy trening między innymi, który był jakąś częścią planu, więc zrobiliśmy bardzo mocną jednostkę po to, żeby móc sprawdzić praktycznie wszystkich zawodników dzisiaj w grze. Więc fizycznie nie wyglądało to dobrze, ale w drugiej połowie widać było, że już nas puściło trochę świeżości i już tam się coś zazębiało. Oczywiście ten wynik jest sprawą drugorzędną, chociaż oczywiście każdy chce wygrywać i wydaje mi się, że po prostu szukamy tego optymalnego rozwiązania, optymalnego składu, ustawienia i te kilka dni jeszcze będziemy potrzebowali. No teraz potrzebujemy odpocząć, bo naprawdę bardzo mocno trenowaliśmy. Dziękuję. Bardzo proszę. Pytania? To ja może zapytam o Michała Żuchowskiego, który nie grał dzisiaj. Jak jego sytuacja? Kiedy on będzie gotowy w 100%, żeby być brany pod uwagę do składu? No właśnie wahałem się nad dzisiejszym meczem, żeby dać mu jakieś minuty, ale no ten wczorajszy, tak jak mówię, trening miał wpływ na to, że tak się nie stało, więc z racji tego, że było nas też dużo, ten trening był wczorajszy taki mocny, więc on dzisiaj ma taki tylko dodatkowy trening biegowy, ale wydaje mi się, że od przyszłego tygodnia te obciążenia dla niego już będą się wyrównywały. No i drugie pytanie o Martina Dobrotkę. Czy on wraca już w 100% na pełną moc do treningów teraz po weekendzie? Tak. Martin już praktycznie jest z nami w treningu. No myślę, że od wtorku zaczniemy przygotowania do meczu poniedziałkowego, będzie na 100% gotowy. Dorzucę, przepraszam, trzeciego nieobecnego, Kacper Skóra. Co się z nim dzieje? Jaki jest jego status? Delikatna mięśniowa kontuzja, nawet bym powiedział leciutki uraz, ale taki bardziej na przeciążeniowy niż nie chcieliśmy ryzykować. To tam nic wielkiego się nie dzieje. Kacper jest zdrowy, ale lekko przeciążony miał mięsień. Trenerze, mówi Pan o tych różnych rozwiązaniach, których szukacie. Personalia to widzimy, kto wchodzi, kto schodzi. Natomiast może nam Pan troszeczkę więcej o taktyce opowiedzieć? Później kibice często pytają, czemu dziennikarze nie pytają o taktykę. To pytam. Te rozwiązania z Hubertem Adamczykiem, dzisiaj bardzo nisko, momentami schodzącym, João Oliveira przesuwający się do środka, później w drugiej połowie troszeczkę inaczej budowaliście akcję. Jak Pan to widzi? No właśnie tak to widzę, żeby tych rozwiązań było więcej. Ja wiem, że to było dzisiaj trochę przerysowane i może czasami dużo tych zmian było, ale też chciałem Hidę sprawdzić i w środku, i na boku. Też chciałem dać troszkę więcej opcji grania ofensywnego bocznym obrońcom w drugiej połowie, dlatego Mark i Kasjan. Więc tych rozwiązań wydaje mi się, że jestem już coraz bliżej tego, ale jeszcze potrzebuję trochę czasu. Pamiętam, że pierwsza liga, to Pan pewnie już, że tak powiem, sam też doświadczył, to przede wszystkim defensywa, która w drużynach, które nie tracą bramek, no powoduje, że one są wysoko. Czy to dla Pana w tej chwili, ten blok defensywny, a szczególnie pozycje środkowych obrońców, to jest największy taki kłopot przed tym pierwszym meczem za tydzień? Myślę, że tak. I tu nie będę oszukiwał, bo tych opcji jest więcej, ale nie na tyle, ile bym chciał, z tego względu, że no Kika jeszcze też nie jest przygotowany na 100%. Oczywiście on wygląda nieźle. Także poprawną zmianę dał, ale czy będzie gotowy? Wątpię na pierwszy mecz tak na 100%, więc tutaj trochę problemów mamy dalej, ale mam nadzieję, że do tej pierwszej kolejki mi się to wyjaśni. Czy to oznacza, że jeszcze myślicie, żeby uzupełnić tą formację? Nie, bardziej chcemy przygotować Kikę i bardziej chcemy wyleczyć Martina niż tak jak wczoraj rozmawialiśmy o tym, ta kadra już w tej chwili jest zamknięta. To jeszcze ten Górecki, przepraszam, jak jesteśmy przy obrońcach. No zresztą sami widzicie, no chłopak bez kompleksów gra. Tutaj jakichś większych obaw nie będę miał. To też będzie zależało od analizy przeciwnika, którą praktycznie już mamy gotową, więc wydaje mi się, że ma dużo spore szanse, żeby zagrać. To jeszcze ten drugi wątek taktyczny, bo Pan wspominał o tej możliwej grze na dwóch napastników. Nie sprawdza Pan tego dzisiaj i też sobie myślę tak logicznie, jeżeli jest tli się wątek gdzieś odejścia Karola Czubaka, no to budowanie czegokolwiek na dwóch napastników i nazwijmy to marnowanie na to czasu, byłoby trochę bez sensu. To jest w ogóle realny scenariusz dzisiaj? Znaczy realny jest scenariusz i bardzo mocno się do tego szykowaliśmy i nie wykluczam, że też tak będzie. Nie wykluczam, że może to być w najbliższym meczu, bo
tak współpraca wyglądała obiecująco, a to nie musi być dwóch tych silnych napastników, o których mówiłem, że bardzo mi zależy na tym, ale to też może być łamany ten system i tym drugim napastnikiem niekoniecznie musi być taka typowa dziewiątka, więc samo ustawienie 4-4-2, bardzo często ostatnio spotykane, może się sprawdzić. A kto może być w takim razie tą nietypową Kacper Skóra? Myślę, że Kacper, myślę, że Hide, myślę, że Kamil Jakubczyk, który dał dzisiaj bardzo dobry impuls, więc tych chłopaków jest kilku. Panie to, że właśnie młodzieżowcy, bo pewnie pan już w głowie sobie obmyślił, kto tym młodzieżowcem będzie przy tym pierwszym meczu. No, a dzisiaj Jakubczyk pokazał, że no, jest to zawodnik no, z dość ciekawą, że tak powiem, charakterystyką, jeśli chodzi. Co prawda troszkę na innej pozycji niż Staniszewski i Zieliński. No tak, ale wydaje mi się, że no tak jak mówiłem już wcześniej, nie ma takiej pozycji jak młodzieżowiec. Dzisiaj wyszliśmy na dwóch, a być może w lidze też tak będziemy grać. Tego nie wykluczam. Zresztą wszyscy młodzieżowcy dzisiaj zagrali bardzo dobrze, więc tutaj z tym akurat nie widzę żadnego problemu. A czy właśnie świadomie, na pewno świadomie szukaliście do środka tych młodzieżowców, żeby nie było tego problemu z podwójną zmianą, którą w poprzednim sezonie zdecydowanie często, tak? Zdecydowanie tak. To nawet nie wynika z tego, żeby... Bo jeżeli ten młodzieżowiec był mega, mega jakościowy, oczywiście by wzięli na inną pozycję albo swojego chłopaka z akademii wzięli. Ale sprowadzając kogoś do klubu, no to szukaliśmy tej pozycji, bo to się wiąże z zmianą organizacji gry, bo nawet jeżeli zawodnik jakiś gra dobry mecz, wyróżnia się, to musi zejść, prawda? Więc to bywało z tym problemem, więc teraz nie, tak. No, nie będę pytał na których pozycjach, ale może jakby trener powiedział, na ilu pozycjach ma trener właśnie te rozmyślania w ciągu najbliższych tygodnia na kogo się zdecydować na inaugurację? Najbardziej w środku, wydaje mi się, że tam po prostu jest dużo zawodników, dużo jakościowych, tak jak mówimy, młodzieżowców, więc... No tutaj wydaje mi się to raz, a dwa, no wydaje mi się, że rywalizacja na pozycji napastnika może być ciekawa. I tak jak mówię, no dlatego nie wykluczam grę na dwóch. W bramce już jest decyzja? W bramce jest decyzja, ale, a, tak, ale ja wam jej nie powiem. Zostawmy na konferencji też. Już wiedzą? Tak, bramkarze wiedzą, ale też wam nie powiem tej decyzji, dopiero na meczu się dowiecie. Jeszcze pytanie. W pierwszej połowie byliśmy świadkami faulu na Kubie Staniszewskim. Czy coś wiadomo? No to niestety te mecze sparingowe czasami są bez konsekwencji, prawda? I to jest ten problem. No, rozmawialiśmy z sędziami przed meczem, no niestety sędziowie nie dostosowali się do tych naszych rad, więc powinien wyrzucić po prostu zawodnika i byśmy wprowadzili kolejnego. I taka powinna być konsekwencja, bo to było na czerwoną kartkę. Ale coś się stało? Nie. Tam no, coś z piszczelem ma obity, ale to jest twardy chłopak, więc luz. Jest z nami Szymon Sobczak, witam. Witam, dzień dobry. Szymon, można powiedzieć, że dałeś bramkę kontaktową, zapoznałeś się z tą murawą, na której wkrótce będziecie rywalizować. Powiedz swoje odczucia pierwsze po tym sparingu, także po okresie przygotowań. Jak się czujesz tutaj w Gdyni, w drużynie? No przede wszystkim bardzo dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy. Ciężcy sparring partnerzy to były drużyny naprawdę z wysokiego, można powiedzieć, poziomu. Myślę, że ekstraklasa duńska niczym nie odstępuje ekstraklasie, tej, w której mamy okazję się przyglądać na co dzień. Czujemy się, że jesteśmy mocni, mamy bardzo dużą rywalizację w zespole i przede wszystkim trzeba to potwierdzić w lidze. Dzisiaj tej świeżości nie było jeszcze widać, ale mam nadzieję, że za tydzień już będzie wszystko ok. No właśnie, trener mówił, że też po tym powrocie wczorajszy trening dość mocny był i dlatego też między innymi ta, można powiedzieć, dzisiaj przewaga Olimpii na początku. Albo nieskuteczność wasza też. No, w pierwszej połowie mecz nie układał się po naszej myśli, aczkolwiek no, w drugiej już myślę, że narzuciliśmy swój styl gry i mieliśmy dużo więcej sytuacji, nie wystrzegliśmy się niestety błędów, no bo ten rzut karny i ta druga stracona bramka, no to myślę, że nie przystoi drużynie, która chce się bić o bezpośredni awans. A jak ty widzisz tą swoją rolę, bo tutaj są też dylematy ze strony mediów, czy dwoma napastnikami trener będzie grał, czy raczej na jednego? Jak wy to widzicie z Karolem? Nie wiem, no ja przyszedłem tutaj grać i przede wszystkim robić swoją robotę, więc do mnie należy praca na boisku, to jest decyzja trenera. Ten okres przygotowawczy na pewno, tak jak powiedziałem, dał dużo, dużo arce jako drużynie, bo myślę, że tej rywalizacji zabrakło w końcówce poprzedniego sezonu, gdzie wypadło paru zawodników i chyba to zadecydowało o tym, że w tym momencie w Gdyni nie ma ekstraklasy. Ja jakby, tak jak powiedziałem, skupiam się na swojej pracy. Na pewno ten okres dobrze przepracowaliśmy i teraz trzeba to potwierdzać w lidze w każdym kolejnym spotkaniu, bo takie będzie nasze podejście. To chcę dać drużynie i tak to widzę, że skupiamy się na każdym kolejnym meczu.
Czy pytania? Tak, bardzo to ja może zapytam, jak się czujesz w Gdyni, ale jako w drużynie w szatni, jak cię szatnia przyjęła, bo też no, wielu tych piłkarzy nowych nie doszło, jednak trząs drużyny został, jak ty się tutaj czujesz? Nie, no bardzo fajnie. Znam tutaj kilku chłopaków, od razu szybko myślę, że się wkomponowałem. Na pewno będziemy mieć jeszcze trochę czasu, żeby się dotrzeć i przede wszystkim, no co, musi być ta chemia na boisku, bo to jest dla nas najważniejsze, tam jest nasza praca. No właśnie boisko, jak tutaj oceniasz? Bo wiem, w Gdyni były te problemy z murawą bardzo długo, jak dzisiaj to wyglądało? Chyba nie tak źle. Nie tak źle, myślę, że jest nad czym popracować, tak jak w naszym przypadku, ale jeszcze jest tydzień, więc na pewno tutaj to świeże powietrze i na pewno trochę inne niż w Krakowie, na pewno da tą możliwość, żeby tam murawa też jeszcze doszła, bo jak wiemy, no to chcemy grać na dobrych boiskach. Troszkę takiej hiszpańsko-gruzińskiej piłki, bo ta pierwsza akcja taka rozruszała od razu po tej niemrawej pierwszej połowie. Tornike piętko, ty piętko i chyba Oliveira to mógł skończyć. Tak ładnie Arka też może grać? Na pewno mamy trochę jakości piłkarskiej, ale tak jak już powiedziałem, to wszystko będzie trzeba przekuć na boisko i na te ligowe spotkania. Tutaj też czasami chodzi o to, żeby przede wszystkim punktować. Jeśli będzie dało się grać ładnie i zdobywać punkty, to dlaczego nie? Te umiejętności są, ale przede wszystkim skuteczność i to, żeby po prostu dobrze wejść w ten sezon. Ta bramka to też duża zasługa chyba Marka, który fajnie dorzucił piłkę, bo napastnicy muszą żyć z tych dośrodkowo i z bocznych sektorów boiska. Jak już ta współpraca wasza wygląda? No tak jak powiedziałem, drużyna bardzo fajnie mnie przyjęła i tutaj też staramy się cały czas docierać, bo wiadomo, tego czasu nie było aż tak wiele, ale tu jeszcze przed bramką podobna sytuacja, gdzie bramkarz w ostatniej chwili też interweniował nogą, więc widać, że coraz lepiej rozumiemy się na boisku i trzeba to pielęgnować. A ty z tym bramkarzem w Gdyni zagrałeś przeciwko sobie, bo on z Gdyni jest wypożyczony do Grudziądza, czy nie zdążyliście na treningach? Niestety nie wiem, kto to jest. Paweł Depka, bramkarz Arki Gdynia. Nie zdążyłem się poznać. Nie zdążyliście. A powiedz mi właśnie o tej rywalizacji, bo tak delikatnie i dyplomatycznie ominąłeś ten temat rywalizacji z Karolem Czubakiem. Ona musi być choćby z takiej sportowej złości, co? Czy ja delikatnie? Ja nie. Ja nigdy nie uciekam od żadnych pytań. Zawsze jestem gotowy odpowiadać, myślę, na wszystkie pytania. Rywalizacja z czymś zdrowym, a jak będziemy grać, to pokażę pierwsze i pewnie potem ostatnie spotkanie, bo sezon jest bardzo długi, ta rywalizacja po pierwsze jest potrzebna, a po drugie, no przecież jeśli zawodnik jest w formie, to zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie, to pokazało też końcówka sezonu Wiśle. Dużo mówi się o charakterystyce napastników, jesteście podobni charakterystyką, czy jednak widzicie tę różnicę, że możecie wtedy grać obok siebie? Myślę, że wachowcy stoją po drugiej stronie, to nie mnie to oceniać, więc no ja raczej staram się do nikogo nie porównywać. Mówię, jest ciężka praca, to na pewno musi nas cechować, bo cały czas jest nad czym pracować. No mówię, też nie, tego czasu, tak jak już podkreślałem, nie było aż tak wiele, trzeba pewne elementy szlifować, a jeśli chodzi o charakterystykę, no to zawodnik inteligentny wie, nad czym ma pracować i to przede wszystkim musi nas wszystkich cechować, bo tutaj w Gdyni, wiadomo, oczekiwania są wielkie, ta końcówka sezonu to jeden wielki niedosyt, no ale jest nowy sezon, wchodzimy w coś nowego i na tym się skupiamy. Powiedziałeś o szatni, że ona cię dobrze przyjęła, ty jak wszedłeś do tej szatni, to jeszcze czuć było to traumę z końcówki poprzedniego sezonu, czy to już wyparowało? Nie, ja myślę, że też trener bardzo dobrze dotarł do zawodników gdzieś tam przy pierwszej odprawie. Tamten sezon został zamknięty, no wiadomo, że jak to mówi, co jest po coś i przede wszystkim chyba każdy tak do tego podchodzi, że to jest taka lekcja. Widać, że w Gdyni tą lekcję według mnie odrobili, bo wspominałem gdzieś o tym w pierwszym wywiadzie tutaj po przyjściu do Arki, że ja telefon z Arki otrzymałem pierwszego dnia po przegranym barażu. To pokazuje też to, że jakiś plan gdzieś był na tą drużynę. Oczywiście no, wszyscy patrzyli w kierunku ekstraklasy. Ja też jeszcze obserwowałem właśnie te baraże, ale no niestety los się tak potoczył i tutaj trzeba wyciągać wnioski i przede wszystkim no, robić wszystko, żeby Arka za rogi Gdynia cieszyła się z ekstraklasy. Bo ty po tamtym sezonie z jednej strony Puchar Polski, z drugiej strony no, ta Wisła też bardzo rozczarowała. Jaki to był sezon dla ciebie osobiście? Temat Wisły w najbliższych godzinach zostanie wyjaśniony, ale tutaj nie chciałbym więcej mówić.